Panie Jurku, wszystko zaczęło się tutaj właśnie, w Teatrze Lalek, w Domu Kultury. Rok był 1961. Jak pan wspomina te swoje pierwsze chwile na scenie, właśnie tutaj? Przyszedłem tu, zaangażowałem się do Domu Kultury jako plastyk, ale równocześnie grałem w tym Teatrze Lalek. Robiłem dekoracje, robiłem lalki razem z moimi dwoma koleżankami i dwoma kolegami, trzema kolegami. No minęło wiele czasu, ale był to właściwie taki wspaniały czas, bo to były pierwsze próby, moje pierwsze próby, nasze pierwsze próby teatru. Interesowałem się bardziej stroną plastyczną teatru. Miałem zamiar pójść na Akademię Sztuk Pięknych, do Akademii Sztuk Pięknych, żeby później się zająć scenografią. No ale tak się mi ułożyło moje... Było dosyć ciężko w domu, chciałem pomóc mamie trochę, no i odciążyć mamę. I poszedłem do pracy właśnie tu, przyszedłem do pracy do Domu Kultury. No i... No i tu dopiero jakby takie pierwsze próby teatru doznałem. Prowadził ten teatr pan, najpierw prowadziła pani Grabek, później prowadził pan Zbigniew Poprawski. Jeszcze przez jakiś okres czasu był pan Zwoliński. No a później ja przeszedłem do Teatru Groteska. Tak się porozchodziliśmy gdzieś. Ja przeszedłem, jeszcze ten teatrzyk funkcjonował przez jakiś czas. A ja przeszedłem do Groteski, z Groteski poszedłem do Szkoły Teatralnej jako taki zapóźniony student, bo 4 lata pracowałem, po 4 latach poszedłem dopiero zdawać do Szkoły Teatralnej. Jest to wystawa poświęcona samym badaniom i bardzo specyficznej atmosferze lat 50., wtedy kiedy ta wielka budowa w Nowej Hucie się rozpoczęła i przy której realizacji brali czynny udział archeolodzy przede wszystkim z Krakowskiego Muzeum Archeologicznego. Atmosfera w ogóle budowy kombinatu i Nowej Huty była w jakimś sensie fascynująca. Wszyscy ulegali tej magii uczestniczenia, jak to wówczas wierzono w tworzeniu rzeczy wielkich, zarówno ci, którzy pracowali, jak i ci, którzy kierowali tymi wykopaliskami. Wiele osób, które brały udział w tych badaniach w Nowej Hucie, pochodziło z samego miasta Nowa Huta i na ulicy ludzie rozpoznawali i archeologów, i między sobą rozmawiali o wykopaliskach. Archeologia była tematem codziennych rozmów, a jeżeli ktoś pracował w takich miejscach, jak na przykład budowa szpitala imienia Stefana Żeromskiego, czy w okolicach Kopca Wandy przy budowie pętli tramwajowej, czy w Pleszowie na terenie tak zwanego Meksyku, no to ten człowiek siłą rzeczy wiedział bardzo dużo o tym, co kiedyś się działo na terenie Nowej Huty, co to były te piece garncarskie, o których się mówi, co to były te dymarki, jak to wyglądało, jak to funkcjonowało. Setki ludzi z tamtych czasów miało żywy kontakt z dawną historią tych ziem i jest to czynnik nie do przecenienia. Warto zwrócić też uwagę na to, że osiągnięcie tak znaczących wyników badań archeologicznych w Nowej Hucie było możliwe dzięki dobrym stosunkom pomiędzy archeologami a dyrekcją kombinatu. W latach 60. zawarto nawet specjalne porozumienie, na mocy którego dyrekcja udostępniała nam plany i harmonogramy swoich inwestycji, tak abyśmy mogli z wyprzedzeniem przeprowadzić konieczne wykopaliska. Kombinat wspierał również działania archeologów finansowo i organizacyjnie, użycając na przykład nieodpłatnie sprzętu budowlanego. A teraz bierzmy się do roboty. Zaśpiewajmy dzisiaj, jak to kiedyś było, jak się w każdej chacie kapustek wisiło. Oj, da na, oj, da na, oj, da na, oj.
by mi stoły układała, bo przecież pakowaniec liści obierała. Oj Dana, oj Dana, oj Dana, oj Dana, bo przecież pakowaniec liści obierała. A potem deptała na pustelko, może przez okno patrzyła, czy jaś jeszcze orze. Oj Dana, oj Dana, oj Dana, oj Dana, przez okno patrzyła, czy jaś jeszcze orze. A pusta już w beczce, w drugiej prosiach, cały sąsiad i do rana będą tańcowały. Oj Dana!